powitać, powitać zacnego pana. Kim jesteś? Haren Brock, handlarz, pośrednik do usług, jaśnie pana. Co sprowadza do mnie wiedźmina? A co masz do zaoferowania? Oczywiście przysyła cię wielebny. Oczywiście. Jakoś ci nie wierzę. Pogadamy później. Oczywiście. Jakoś ci nie... Symbol wiecznego ognia. Musiałeś dostać go od wielebnego. Przysłał mnie wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy wiedźmina. Nocą z rzeki umarli wyłażą. Upiornym zimnem od wody ciągniasz, ciarki przechodzą. Pomóżcie, panie, a złota nie pożałuje. Pomogę ci, ale za informację o salamandrze oraz 100 orenów. Wiesz, mam swoje koszta. Słyszałem plotki, że szukasz salamandry, a to oznacza, że szukasz guza. Ale co mi tam, umowa stoi. Przeklęte umarlaki, nie dość, że mi ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami niszczą. A to bardzo cenny ładunek dla specjalnego klienta. Żegnam. Kedmil Hafkaren. Witajcie. Nenduane Svadgern. Nie damy się zastraszyć wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hawekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Vardel Nen. Wprawdzie nie jesteś Ensid, ale nie jesteś też plugawym Duan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Ensid, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Vadgern. Jesteśmy częścią 20-osobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury wyzimy.
Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. Bierzcie towary. Zapłacimy ci. Nie jesteśmy przestępcami. Mamy trochę złota, skór i ziół. Wezmę złoto. Reszta mnie nie interesuje. Oto pieniądze. Weźmiemy tylko najpotrzebniejsze towary. Po resztę wrócimy później. Utopce nie będą więcej przeszkadzać. Wafail, Vatgern. Bywaj. Znalazłem takie kości. Wyglądają na krasnoludzkie. Stój, nie tutaj. Chcesz, żebyśmy obaj mieli kłopoty? Nie udawaj, świętoszka. Masz tyle kontrabandy, a boisz się pudełka z grą? Instynkt samozachowawczy. Wolę się nie wychylać. Wielebny ma bzika na punkcie tej gry. Czyli wiesz, co to jest? Tego nie powiedziałem. Każdy widzi, że to nieludzka robota i hazardem pachnie. Najlepiej popytaj krasnali. Coś na pewno powiedzą. Przysyła mnie wspólny znajomy, Zoltan. Ciebie też w to wciągnął, szczwany kurdupel. Ależ wdepnął to gorsze od fistechu. Spokojna głowa. Ja grywam tylko wtedy, kiedy chcę. Na początku każdy tak mówi. To co, partyjkę? Wiedźminie. Zabiłem dla ciebie utopcę, a przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie elfy? Nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To Skojatel, wiewiórki, młodzi nieludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, wiedźminie. A przy okazji, co się stało z elfami? Pogawędziliśmy chwilę. Powiedzieli, że przyjdą po towar z komandem. Szaleli? Całe komando? Pod murami wyzimy to niebezpieczne. Gdyby ktoś na nich doniósł...
Co masz na myśli? Wyznaczono nagrodę za głowy Skojatel. Bardzo wysoką. Lepiej zapomnij o tym wszystkim. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o Salamandrze. Oto pieniądze. A jeśli chodzi o Salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich załatwił. Żegnam. Wiedźminie? Czym handlujesz? Wszystkim po prawdzie, ale ciężkie teraz czasy, więc wybór mały. Pokaż, co tam masz. Klient nasz pan. Nosisz miecz na plecach jak wiosło. Gdzie podziały się wszystkie sieroty z opuszczonych domów? Stumeczka dobrze robi na włosy. Kiedyś ludzi bardziej obchodziły kwiaty. W dzisiejszych czasach tylko ja hoduję tulipany. Na to wygląda. Widziałem przejazd wielkiego mistrza. Nie to była najpiękniejsza padać. Chwila w moim życiu. Mów szybko! Zaniosłem wieczny ogień do kapliczek.
Kłamiesz! Przed chwilą była tu wieśniaczka, lamentując, że bestia rozszarpała jej męża. Mówiłem ci, że to nic nie da. Gdzie moja zapłata? A, tak. Zapłata. Klątwa musi być silniejsza, niż myślałem. To wszystko przez tę wiedźmę, Abigail. To zła kobieta. Wiedźma. Może będzie w stanie powiedzieć coś więcej. Chcesz zadawać się z tą bezbożnicą? Mówię ci przecież, że to ona sprowadziła na nas bestię i wszystkie inne nieszczęścia. Być może. Jednak chcę z nią porozmawiać. Musimy dowiedzieć się, skąd wzięła się bestia. Zrób to i przyjdź do mnie. Zrobię to za 300 orenów. Jesteśmy biedną wioską. Mogę ci zaoferować 200. Zgoda. Nie rozmawiam z obcymi. To inna rozmowa. Co chciałbyś wiedzieć? Opowiedz mi o tutejszych ziołach. Jeśli interesuje cię zielarstwo, szukaj roślin dwugrotu. Zielarzy interesują łodygi i liście, a mało kto wie, że na bagnach koło Wyzimy rośnie odmiana kwitnąca. Kwiaty dwugrotu działają pobudzająco. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Abigail przednio maść na czyraki sprzedaje. Czuję, że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Abigail przednio maść na czyraki sprzedaje. Mówią, że kilka opuszczonych domost stało się siedliskiem potworów. To się deszczu robi. Mówią, że kilka opuszczonych domost stało się siedliskiem potworów. Rozpadam. Nie chcemy tu takich jak ty! To inna. Znasz jakąś opowieść? Dawno, dawno temu na podgrodziu szalała zaraza. Ludzie umierali, padało bydło. Nie było rodziny, której kostucha nie wskazałaby palcem. Tym, którzy przeżyli, w oczy zajrzało widmo głodu. Ludzie zabijali się o worki z mąką i nieliczne ocalałe zwierzęta. Na początku zniknęły koty i psy. Potem zaczęły znikać szczury. Później okazało się, że znikają też ciała umarłych. Ludzie zjadali ludzi? Tak. Ci, którzy pożywiali się ludzkim mięsem, spotwornieli i zmienili się w gule. Bestie pozbawione człowieczeństwa, wciąż głodne ludzkiego mięsa. Dzięki za opowieść. Bywaj. Witajcie, Wiedźminie, łowczym tu jestem. Witajcie. Pewno zastanawiacie się, skąd wiem, żeście Wiedźmin. Nie? No dobrze, nie chcecie wiedzieć, wasza wola. W czym rzecz? Szukam roboty dla Wiedźmina. W zasadzie sam miałem się tym zająć, ale skoro już jesteś... Miejscowi powiadają, że nocami potwór jakowyś łazi po brzegu jeziora i zżera spóźnionych chłopów. Zalęgło się też coś w krypcie. Gul zapewne. Rozejrzę się, ale najpierw powiedz, ile za to dostanę. Ech, wy Wiedźmini, nic bezinteresownie. Powiem tak, zabij stwora, przynieś mi dowód, a zapłacę sowicie. Jak wyglądał ten stwór z krypty? Wydaje mi się, że to zwykły gul, ale czort wie. Pójdź i sam sprawdź. Chłopi mówili coś więcej o potworze znad jeziora?
Tylko tyle, że grasuje nocą i zabija ludzi. Poszukaj nad brzegiem koło domu Harena. Bywaj. Tak jest woł. Mam nadzieję, że będą się trzymały z dala ode mnie. I ja mam taką nadzieję. Sam zaczynam się bać. Gdy tylko dotrę do miasta, poskarżę się na dworze króla Foltesta. Witaj. Witaj. Co za parszywe miejsce. Utknąłem tu z zapasem towaru, a żona i dzieciaki czekają w mieście. Dlaczego nie możesz wejść do miasta? Bramy Wyzimy są zamknięte z powodu zarazy. Nic tak nie rujnuje handlu jak lokalna epidemia. Pozostaje cierpliwie czekać. Większość chorych wymarła, ale jest jeszcze bestia. Są bandyci. Zaprawdę do kompletu nieszczęść brakuje tylko poborców podatkowych. Chcę cię o coś zapytać. Słucham. Na Podgrodzie można spotkać bandytów? Tak. Nazywają siebie milicją, a haracze zwą łapówkami. Słyszałem też, że pojawiła się tu jakaś sekta z Wyzimy, ale nic o niej nie wiem. Posługują się symbolem salamandry? Nie wiem, nie spotkałem ich. Pogadaj z Wielebnym, jeśli to rzeczywiście sekta, kapłan będzie ją znał. Tak zrobię. Słucham. Opowiedz mi o zarazie. Co tu dużo gadać? Podobno to jakaś odmiana dżumy. A na wszelki wypadek nie zbliżam się do nikogo, kto choć trochę wydaje się chory. Ty się nie boisz? Jestem odporny na choroby zakaźne. Mój dziad też tak mawiał. Na koniec twierdził nawet, że wrzody dymieniczne to tylko czyraki. Niech mu ziemia lekką będzie. Słucham. Co wiesz o bestii? Z miejscowymi trudno się dogadać, ale podsłuchałem, że to jakiś upiór. Pojawia się znienacka i w okrutny sposób morduje tych, którzy mają nieczyste sumienie. Ciekawe. Wśród królewskich urzędników bestia miałaby używanie. Podobno służą jej inne upiory w postaci niestrudzonych ogarów. A więcej nie wiem. Będę musiał popytać miejscowych. Słucham. Geralt? Wyglądasz, jakby coś cię gryzło. Gryzie mnie jedna paskudna sprawa. Jakiś czas temu mój przyjaciel wybrał się do tej wiochy i miał się stawić na spotkanie, a się nie stawił. I myślisz, że coś mu się stało? Mam nadzieję, że nie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby wpakował się w kłopoty. Niedawno przyłączył się do wiewiórek i zajmował się handlem z hawekarami. Kim są wiewiórki i hawekarze? Wiewiórki to nie ludzie, którym się wydaje, że strzelając do ludzi z gęstych krzaków wywalczą sobie wolność i równe prawa. A hawekarze to kupcy, którzy sprzedają im broń za ciężkie pieniądze. Pojmuję. Nie jestem tu mile widziany. Słyszałem już oskarżenia o to, że to nie ludzie sprowadzili zarazę, bestie i krosty na życi Wielebnego. Dlatego nie mogę go sam poszukać. Będę miał oczy szeroko otwarte. Powiem ci, jeśli znajdę jakiś trop. Dzięki, Geralt, druhu. Masz jakiś pomysł, jak wyjaśnić tę całą historię z moim zniknięciem? Śmiercią, Geralt, śmiercią. 5 lat temu w czasie pogromu w Rivii jakiś skurwysyn wbił ci widły w brzuch. Wykrwawiłeś się na moich oczach na brudnej riwskiej ulicy. Widziałem już wystarczająco dużo trupów, żeby mieć pewność. Chociaż zdarzają się przypadki niewytłumaczalne. Dodatkowo z tego, co pamiętam, wiedźmińskie mutacje poważnie zmieniły twój organizm. Mimo wszystko ciężko w to uwierzyć.
Innym razem. Jestem spłukany. Doskonała szansa, żeby się odkuć. Już próbowałem. Dlatego jestem spłukany. Psia krew! Zamiast zbić fortunę w dzielnicy handlowej, muszę pozbyć się towaru na Podgrodziu i wracać. Jak pech to pech. Ja też nie mogę dostać się do miasta. Za dużo czasu zmarnowałem, warując pod zamkniętą bramą. No dalej, może coś ode mnie kupisz. Okradaj mnie, śmiało! Czym handlujesz? Moją krwawicą! Przez tę cholerną plagę nie wpuścili naszego transportu do Wyzimy. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Co się stało z Elwinem? Zajęła się nim Abigail, miejscowa wróżbitka. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, oddając jej chłopca. Jest jakaś dziwna. Sprawdzę to. Dzięki, Geralt. Bywaj. Zostań tam, gdzie jest. Bijesz się, czy patrzysz? Proszę, proszę, Wiedźmin. Witam. Widzę tutaj jakiś turniej. A tak, okładamy się pięściami po mordach. Brzmi ciekawie. Jak chcesz, żeby gruby Anselm przefasonował ci facjatę, to wykładaj kasę na stół. Ile? 25 orenów. Wchodzę. Żadnego wyzwania. Czas umiera. No dobra, wygrałeś. Gdzie moja nagroda? Masz do wyboru dwie flaszki najprzedniejszego samogonu z zakąską, pierścień lub kasę. Biorę kasę. 100 orenów jest twoje. Komu by tu przypieprzyć? Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. Nie ma mowy. Może powinienem się Geralt? Zoltan. Mordę
Wiedźmin! Nareszcie ktoś poważny w tej dziurze. Z kim mam przyjemność? Kupiec Leufarden, z tych Leufardenów. Z tych czy nie z tych, odnoszę wrażenie, że masz dla mnie zadanie. Niestety tak. Mój towarzysz zaginął bez wieści w jaskini pod murami Wyzimy. Myślę, że są w niej potwory. Sądzisz, że nie żyje? Nie wiem. Płacę 200 orenów za odnalezienie go lub godny pochówek jego ciała. Zdecydowałeś się? Umowa stoi. Należy ci się kilka słów wyjaśnienia. Towarzysz mój chciał dostać się do Wyzimy, ominąć kwarantannę. Dlaczego akurat jaskinia? Słyszeliśmy, że kiedyś przemycano tamtędy towary, ale obawiam się, że to tylko plotki. Zrobię, co w mojej mocy. Tylko uważaj. Mój towarzysz miał już do czynienia z potworami. Jeśli poległ, znaczy, że to nie przelewki. Zostań tam, gdzie jest. Nie, nie zamierzam grać w gości. Innym razem. Jestem spłukany.